Pretekstem dzisiejszego spotkania jest książka autorstwa pani Joanny i Rafała Paszczelańskich pod tytułem Policjanci za cenę życia. Wszystkim chciałem podziękować na samym początku bliskim, rodzinie i przyjaciołom Marka Dziękowicza, bo bez nich nie bylibyśmy w stanie nic zrobić i przeprosić, że weszliśmy z butami w ten ciężki moment, ale też mogę podziękować i z zazdrością powiedzieć, że jacy wspaniali ludzie otaczają i rodzinę i otaczali Marka. Dziękuję kolegom, dziękuję rodzinie raz jeszcze. Temat jest bardzo trudny. Tak jak już pan Rafał powiedział, trzeba było czasami wejść z butami wręcz do pewnych rodzin, które były może nie zawsze do końca chętne na takie rozmowy. Próbowaliśmy przede wszystkim, tak jak w pracy dziennikarza, rozmawiać, próbować przekonać, bo my tę książkę potraktowaliśmy prestiżowo. Chcieliśmy pokazać i zrobić coś, czego o dziwo tak naprawdę przez tyle lat nie było. Nie było książki pokazującej normalnej pracy policjantów, normalnej, jak ta praca jest niebezpieczna i jak policjanci są tymi policjantami 24 godziny na dobę i że nie są to herosi ze Spiżu, tylko zwykli ludzie. Zwykli ludzie, którzy mają rodziny, którzy mają swoje hobby, swoje wady, zalety. Nie są ani, nie wiem, prawdziwymi psami, ani złymi glinami, tylko są normalnymi ludźmi. I mogą w taki czy inny sposób, poprzez oddanie się, także poprzez bycie człowiekiem tak naprawdę, zginąć na tej służbie. I w moim przypadku była to także jakaś chęć podziękowania policjantom, od których się uczyłem zawodu swojego, zawodu dziennikarza kryminalnego i z którymi spędziłem ponad 20 lat pracy, w którym widziałem, jak się zmieniała praca w policji i to także też chcieliśmy pokazać w książce, jak trzeba było niektórych, znaczy uważam, że nie trzeba, że jak niektóre tragiczne wydarzenia doprowadziły do tego, że zaczęto także inaczej patrzeć na policjantów i dawać im inne, lepsze narzędzia, których wcześniej uważano, że z racji pieniędzy nie ma potrzeby ekwipować policjantów. Ja osobiście tą książkę praktycznie przeczytałem całą i powiem szczerze, że traktuję ją jako pomnik w takiej formie papierowej ku czci Marka, ku czci wszystkich kolegów policjantów, których historie zostały opisane. Bardzo doceniam twórczość Państwa i to, czego dokonaliście i co pokazaliście w tej książce. Trzeba pamiętać o tych wszystkich ludziach, którzy zginęli na służbie w Olcinie, ale policjant jest cały czas na służbie, tak jak mówię. Policjant jest 24 godziny na służbie. I cieszy mnie, że jakby że do tego się wraca, żeby pokazać coś, czego też mówię, przez wiele lat było to traktowane różnie, w zależności od jednostek, że to nie jest nie do końca była ta jedna wielka rodzina, tylko o niektórych sprawach zapominano, zakrywał je kurz, pamiętają to tylko najbliżsi koledzy. Teraz w bardzo wielu jednostkach stara się wracać także do spraw, do tych kolegów policjantów, kolegów, ale także kolegów, którzy zginęli, bo pamiętajmy, że większość policjantów, którzy ginie na służbie, poza służbą, to ginie w wypadkach. To nie jest spektakularna śmierć, która przebije się w mediach, też chcę mówić, ale to jest tak samo śmierć policjanta, który tak samo, nie wiem, czy jedzie, czy wraca z pracy, albo jedzie na czynności. I on tak samo oddaje życie na służbie.